13 1981 roku o 17.19 miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II. Kule wystrzelone przez Mehmeta Ali Akce trafiły w brzuch i rękę. Zraniony papież upadł w ramiona sekretarza, po czym został przewieziony do Politkliniki Gemelli. Swoje ocalenie ojciec święty zawdzięczył Matce Bożej Fatyńskiej, co podsumował słowami. Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Śledztwo nie wykazało konkretnego zleceniodawcy zamachu, lecz najbardziej prawdopodobny jest udział ZSRR. Przemawia zatem następujący rozkaz dla KGB z 1979 roku. Wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce, zapoczątkowanemu przez polskiego papieża, a w razie konieczności sięgnąć po środki wykraczające poza dezinformację i dyskrecję.